Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Jako że okrągła liczba subskrybentów na moim kanale, chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować. Robię to dla Was. Bardzo się cieszę, że się moja wiedza przydaje komukolwiek w przygotowaniu do matury i w związku z tą okrągłą liczbą subów chciałam nagrać krótki filmik o tym, jak zwiększyć Waszą motywację, pomóc Wam zwiększyć Waszą motywację wewnętrzną do tego, żeby się do tej matury dobrze przygotować. Po pierwsze, zastanów się, dlaczego zawsze, zwykle odwlekasz naukę na sam koniec. Co Ci przeszkadza, co Cię demotywuje, nad tym się zastanów po pierwsze, na samym początku. Znajdź powody do tego, żeby się uczyć. Może sobie nawet je wynotuj. Wywieź na ścianie. Chcę mieć lepszy wynik matury. Chcę dostać się na studia. Chcę uzyskać 80%. Po trzecie, zaplanuj sobie nagrodę. Jeśli dzisiaj zrobię jakieś zadanie, to potem sobie pogram. Albo zjem sobie kosteczkę czekolady, jak będę się trzymać tego, że cały tydzień będę robić zadania. Nie wiem, dla każdego działa coś innego. Z tą czekoladą to uważajcie, nie przesadzajcie. Niektórzy uczą się lepiej samemu, a niektórzy w grupie. A może Ty jesteś taką osobą, która uczy się lepiej w grupie. Zorganizujcie sobie grupę. Może się uda spotykać w szkole po lekcjach. Albo może uda się spotykać online. Popracuj nad jakimś planem. Ćwicz regularnie. Podziel ćwiczenia na etapy. Wypracuj jakiś systematyczny schemat. Zorganizuj sobie czas. W jakich godzinach będziesz pracował, w jakie dni będziesz pracował. I tutaj mam propozycję. Możecie skorzystać z tego, co przygotowałam dla swoich uczniów, których uczę w własnej szkole w Bydgoszczy. Przygotowałam kartę treningu maturalnego, która może pomóc taki schemat wypracować. Taką systematyczność. Karta treningu maturalnego, którą przygotowałam, znajdziecie ją w linku pod filmem, zawiera ponad 130 różnych zagadnień do przeanalizowania. Ilość tych zagadnień jest przewidziana na mniej więcej 20 tygodni, bo tyle zostało realnie do matury, tak można powiedzieć w tym momencie, kiedy nagrywam ten film. Czyli na liście znajdują się mniej więcej po jednym na tydzień zadaniu z Accessa, zadaniu z Excela, zadaniu z programowania, analizy algorytmicznych zadań, również rekurencyjnych, oraz kilka testów i na drugiej stronie arkusza treningu znajdują się wszystkie obowiązujące w tym roku algorytmy. Dotyczy wymagań egzaminacyjnych właśnie na maturę 2023. Czyli według mojego planu można sobie powziąć taki swój własny plan rozwiązywania około 6-7 zadań na tydzień, co byłoby taką wersją optymalną. Oczywiście te zadania są tylko propozycje. Wśród zadań znajdują się wszystkie ważniejsze zadania z Waszej nowej podstawy maturalnej na egzamin 2023, ale też sporo z poprzedniej podstawy. Wszystkie te zadania zamieściłam na mojej stronie mpiekarska.wilo.bydgoszcz.pl w dziale Matura. Skrót ZP oznacza, że te zadania można znaleźć w sekcji zadań praktycznych, a ZT, że w sekcji zadań teoretycznych. Testy, wiadomo, w sekcji testy. Zachęcam do skorzystania z mojej karty treningu. Pozdrawiam Was serdecznie i jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za okrągłą liczbę subów. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych moich filmach.